tym obiekcie Tor Białystok. Możemy tutaj przyjechać, żeby udoskonalać swoją technikę jazdy. Zapraszamy tak naprawdę wszystkie osoby, które mają chęć pojeździć, ale własnym samochodem, to podkreślam. Na pewno nie mamy aut do dyspozycji, żeby użyczać takich, żeby do jazdy, do treningu. I w wyznaczonych dniach, które znajdują się w kalendarzu, na stronie www.miejskoaktywni.pl możemy odnaleźć kalendarz, gdzie znajdują się sesje organizowane przez BOSiR Białystok i na które zapraszamy tak naprawdę miłośników, czy to posiadających prawo jazdy, czy nie, bo może przyjechać młodzież oczywiście z opiekunami przed 18 rokiem życia, która nie posiada prawa jazdy. Cóż jeszcze można powiedzieć? No, zachęcam ze względu na to, że jednak w bezpiecznych warunkach można tutaj próbować swoich sił, jak to pierwszy raz, tak i później. Osoby, które już z dużym stażem, na przykład jeśli chodzi o prawo jazdy, też mogą spróbować innej jazdy niż dotychczas, nie tej typowej miejskiej czy w trasie, ale i na torze, gdzie można po prostu zobaczyć, gdzie są te granice naszych możliwości i naszych umiejętności. Przyszliście tutaj na tor Białystok. Dlaczego? Żeby zobaczyć, jak jeżdżą samochody. Popatrzeć, jak driftują. Fajnie driftują? Tak. Fajnie. Chcielibyście spróbować kiedyś, w przyszłości? Na pewno. Kiedyś już jeździłem tutaj, ale na pewno kolejny raz byłoby też fajnie. Jeździłeś samochodem rodziców? Nie. Ja kiedyś przyjechała z wypożyczonym. No. Jest to bardzo fajne. Dźwięk silnika. Jest super. Tak, bardzo fajnie to wygląda, jak leci bokiem. I za to samochodek. Spędzamy ferie jeżdżąc rowerem, grając w gry różne, przyjeździć sobie, patrzeć na tor, jak jeżdżą inni ludzie. Bardzo fajnie spędzamy ferie. Nie nudzicie się w mieście? Nie. Nie. Jeździmy sobie razem na rowerach. Jeśli chodzi o okres ferii, to zapraszamy młodzież, która teraz ma dużo wolnego czasu, oczywiście z rodzicami, bo mogą przyjechać tutaj na tor właśnie i spróbować swoich sił w pojazdach swoich rodziców. Jeśli tylko rodzice się zgodzą, tak? Więc zapraszamy, koszt jest niewielki, bo godzina takiej sesji to jest 50 zł. I tak jak mówię, na stronie w kalendarzu www.miejskoaktywni.pl możemy zobaczyć, jak wygląda dostępność na naszym torze, ewentualnie przedzwonić na podany numer na stronie internetowej. Przyjechałem w trakcie ferii na tor Białystok, by poćwiczyć swoje umiejętności.